Dziś obchodzimy święto Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. Święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, obchodzone jest w czwartek, po niedzieli zesłania Ducha Świętego. Papież Benedykt XVI zaproponował, żeby do kalendarza liturgicznego wprowadzić nowe święto ku czci Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. Jest to odpowiedź Ojca Świętego na postulaty, które były zgłaszane przez różne episkopaty, ale głównie przez środowiska zakonne dla upamiętnienia roku kapłańskiego, który był obchodzony od 19 czerwca 2009 roku do 11 czerwca 2010 roku. Jest to odpowiedź papieża na potrzebę obchodzenia tego święta. Do tej pory w mszale rzymskim jest tylko msza wotrywna, którą często kapłani sprawują z okazji pierwszego czwartku miesiąca, gdy w sposób szczególny modlimy się o powołania kapłańskie i dziękujemy Chrystusowi za ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Benedykt XVI wyznaczył dzień na takie święto, czwartek po niedzieli zesłania Ducha Świętego, czyli tydzień przed uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną Bożym Ciałem. Nowością jest to, że propozycja Ojca Świętego, żeby święto to było fakultatywne, dowolne i by episkopaty same decydowały, czy takie święto jest w danym kraju potrzebne, czy też nie widzą potrzeby, aby go wprowadzać do kalendarza i chcą pozostać przy dotychczasowej ilości dni chrystologicznych. Należy przypomnieć, że określenie święto świadczy o randze dnia liturgicznego. W kalendarzu liturgicznym najwyższą rangą są uroczystości, zaś dzień określony jako święto jest niższy rangą i wierni nie są zobowiązani do udziału we mszy świętej. Nie byłby to więc dzień wolny i biskupi nie będą się domagać kolejnego dnia wolnego od pracy. To nowe święto wpisuje się w cykl uroczystości i świąt szczególnych dni obchodzonych po zakończeniu cyklu paschalnego. Radość wielkanocna ze zmartwychwstania Chrystusa i Jego zwycięstwa trwa 50 dni, kończy go uroczysty 50 dzień zesłania Ducha Świętego, który pieczętuje świąteczny okres obchodów liturgicznych i dopiero po zakończeniu tego okresu w określone dni mające rangę uroczystości czy święta powraca się do pewnych tajemnic wiary, które zaistniały w wydarzeniu wielkanocnym. Wówczas nie było możliwości świętowania konkretnej tajemnicy, konkretnego aspektu wiary, ponieważ Triduum Paschalne i Wielkanoc zawiera w jednym całą naszą wiarę, co jest najważniejsze. Więc godzina po godzinie objawiają się kolejne tajemnice, które przeżywamy i rozważamy. W Wieczerniku, w Wielki Czwartek, wieczorem świętujemy ustanowienie sakramentu Eucharystii, ale także zaczyna się świętowanie Męki Pańskiej, bo przecież msza Wielkiego Czwartku zaczyna Triduum Męki Chrystusa. Nie ma czasu na uroczyste obchody ku czci Eucharystii. Dlatego została ustanowiona specjalna uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, by ten sakrament uczcić w Wielki Piątek. Jezus kona na krzyżu. Następuje moment przebicia Jego serca. Nie ma w liturgii wielkopiątkowej miejsca na rozbudowanie wątku uczczenia miłości Boga objawionej w przebitym sercu Jezusa. Stąd oddzielna uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa także po zakończeniu cyklu uroczystości paschalnych. Ta propozycja święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, wpisuje się w ten ciąg. Jezus w Wieczerniku ustanawia sakrament kapłaństwa, sam objawia się poprzez całe misterium paschalne i to, czego dokonuje, że On jest najwyższym kapłanem, On składa ofiarę, tak naprawdę jedyną skuteczną za grzechy świata. W Wielki Czwartek podczas mszy Wieczerzy Pańskiej, gdy wspólnota wiernych zgromadziła się w danej parafii, nie bardzo jest miejsce na uczczenie kapłaństwa Chrystusa, w które w
wpisane jest kapłaństwo ludzi przyjmujących sakrament święceń, by przez nich Pan Jezus swoje kapłaństwo wykonywał. Stąd potrzeba pogłębienia tej tajemnicy i wprowadzenia odrębnego święta. Wielkanoc przynosi różne tematy. Nie mieszczą się one w tych dniach. Wszystkie te tematy są świętowane, ale szybko następują kolejne tajemnice. Gdyby chciało się później adorować jeden aspekt, uczcić go, dziękować Panu Bogu, istnieje potrzeba ustanowienia oddzielnego święta w ciągu roku. Biskupi polscy wprowadzają święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, i zatwierdzają przetłumaczone z łaciny na polski przez Komisję do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów teksty liturgiczne przeznaczone na ten dzień, formularz mszalny, czytania i teksty liturgii godzin. Bezmiar niezliczony głos. Każdy